Zamorduję go. Znowu pusta lodówka. Wędliny Zosi wyjadłem z lodówki Gosi. Swojscy. Telewizja Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury zapraszają na Wałbrzyski przegląd filmów niekonwencjonalnych WAPFIN 2011. Jeżeli masz pomysł, zgłoś się do nas. Czekamy na Twoją animację. Pobudź swoją wyobraźnię. Technika nie jest najważniejsza. Wałbrzyski Ośrodek Kultury czeka na produkcje OFF-owe. Wałbrzyski przegląd filmów niekonwencjonalnych WAPFIN 2011. Na zgłoszenia czekamy do 29 lipca. Regulamin i kartę zgłoszeń 6. edycji przeglądu znajdziesz na stronie wok.wałbrzych.pl. Stwórz własną animację, a być może to właśnie Ty zgarniesz 1000 zł, kamerę cyfrową, odtwarzacz DVD lub MP4. Najciekawsze animacje zobaczymy na dużym ekranie już 19 sierpnia w letnim kinie plenerowym. Tradycyjnie Wałbrzyski przegląd filmów niekonwencjonalnych nakręca Telewizja Wałbrzych. Edyta Nawrocka, witam Państwa 9 czerwca. Zapraszam na serwis informacyjny. Nie będzie podwyżek cen wody w Wałbrzychu, ale będą pieniądze na to, by mieszkańcy przyłączyli się do sieci kanalizacyjnej. Pełniący funkcję prezydenta Roman Szałemej uważa, że ceny wody i ścieków nie muszą rosnąć, a WPWiK musi szukać obniżenia kosztów u siebie. Podczas posiedzenia zarządu WPWiK przedstawiono propozycję nowej taryfy cen wody i ścieków na najbliższy rok. Według niej ceny wody i ścieków w Wałbrzychu wzrosłyby o 10%. Podwyżek jednak nie będzie, bo obecny na spotkaniu pełniący funkcję prezydenta Roman Szałemej nie zgodził się z wysuwaną propozycją. Moje stanowisko i stanowisko jest takie, że odrzucamy tą propozycję. Nie rekomenduję jako członek walnego zgromadzenia, nie będę rekomendował przyjęcia tych propozycji, które w moim rozumieniu nie wyczerpują wszystkich możliwości racjonalizacji kosztów w spółce Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Chciałbym Państwu za pośrednictwem Państwa, mieszkańców Wałbrzycha, powiedzieć, że nie akceptujemy propozycji wzrostu cen wody i ścieków w takiej formie, w jakiej one zostały zaproponowane na następny okres taryfowy. Jak mówił Szałemej, ceny wody nie muszą rosnąć, a WPWiK musi szukać obniżenia kosztów u siebie. Stąd między innymi konieczność restrukturyzacji. To będzie proces, który jest nieunikniony. Jego skutki pozytywne finansowe będziemy odczuwać, czy spółka będzie odczuwać mniej więcej od grudnia, a największe skutki pozytywne w maju i w czerwcu przyszłego roku. Ale trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest nieuniknione. Spółka musi racjonalniej wytwarzać wodę i wytwarzać i zbierać ścieki. Pora także pomyśleć o mieszkańcach. Blisko 3000 gospodarstw w Wałbrzychu nie jest przyłączonych do sieci kanalizacyjnych. Wielu mieszkańców nie będzie stać prawdopodobnie na przyłączenie się do tej instalacji, ponieważ koszt przyłączenia sięga od kilkuset do kilku, a może więcej tysięcy złotych. Otóż podjąłem decyzję po wypracowaniu pewnych przesunięć w budżecie o przeznaczeniu już teraz kwoty 100 tysięcy złotych na dofinansowanie od czerwca właściwie, od lipca, dofinansowanie indywidualnych przyłączy gospodarstw domowych do tej sieci. To jest z punktu widzenia decyzji gminy absolutnie pierwszy tego typu krok. Wcześniej, przed kilkoma laty, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska były tego typu, ale absolutnie nie w tej skali. I dzisiaj zaprezentowałem strategiczne podejście władz miasta do tego problemu. Chcemy, aby w ciągu 2-3 lat wszyscy mieszkańcy, którzy mają wyprowadzone przy swoich posesjach czy przy swoich mieszkaniach, domach, podejścia do tej sieci, byli przyłączeni. Informowani będą wszyscy, a przede wszystkim osoby starsze.
zamierzamy prawdopodobnie do tych, o których wiemy, że się nie przyłączyli, wysyłać jakby zaproszenie do składania tego, ponieważ większość osób, o czym właśnie przed chwilą powiedziałem, to są osoby starsze. One mogą nawet nie wiedzieć o tym, że takie coś jest. To jest w interesie gminy, naszym wspólnym interesie, żeby to było jak najszybciej. Im szybciej przyłączymy, tym nasz problem ze spółką Wodociągi i Kanalizacje, nasz jako właściciela, będzie mniejszy. Według Szełemeja te wszystkie działania mają być korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i dla gminy. Ponieważ to jest po pierwsze ekologia, po drugie przychód dla spółki, której jesteśmy właścicielem. Jeśli ona będzie miała kłopoty, to znaczy, że my też mamy kłopoty. Kontrola, czy też sytuacja, w której stoją rury w ziemi, wychodzą z ziemi końcówki kanalizacji, za którą Unia zapłaciła. My partycypowaliśmy poprzez związek. I nic z tego się nie dzieje, jest po prostu skandaliczne. To tak w ogóle nie może być. I my za to w jakimś sensie uważamy, że jesteśmy pośrednio odpowiedzialni i dlatego ja podjąłem taką decyzję. Dla Szełemeja nieprzyłączanie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej to niezrealizowanie założeń projektu ISPA. Radni Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości są przeciwni udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu za 2010 rok byłemu prezydentowi Piotrowi Kruczkowskiemu. Konferencja zorganizowana przez WWS i PiS przypomina bardziej kopanie leżącego niż szukanie rozwiązań, by w Wałbrzychu było lepiej. Brak absolutorium za wykonanie budżetu nic nie zmieni. Piotr Kruczkowski nie jest już prezydentem Wałbrzycha. Poza tym opozycyjni radni mają mniejszość w Radzie Miasta, więc prawdopodobne jest, że Kruczkowski absolutorium otrzyma. Podczas konferencji radni wydali oświadczenie, w którym wytykają bezzasadne wydatki byłego prezydenta. Na pewno niezasadne były wydatki poniesione z Kancelarii Prezydenta, na przykład ponad 38 tysięcy na usługi gastronomiczne. Znaleźliśmy faktury na przykład na kwotę 590 zł za kolację czy obiad. Masę wydatków związanych z promocją miasta, tak naprawdę nie promocją miasta na zewnątrz, ale promocją Piotra Kruczkowskiego wśród Wałbrzyszan. Akcja Wałbrzych się zmienia. Wydawanie pieniędzy na kalendarze, bryloki, folie. Opozycyjni radni sami mówią, że nieudzielenie absolutorium już nic nie da, ale brak zgody ma być ostrzeżeniem dla kolejnego prezydenta. To jest ostrzeżenie dla przyszłego prezydenta, który zasiądzie po wyborach, że takiej polityki nie należy prowadzić, jeśli chodzi o wydatki z budżetu miejskiego. Konferencja przypominała bardziej szczekanie małego, niegroźnego pieska niż próbę pozytywnych zmian w Wałbrzychu. Księżna Daisy wróciła do Książa, gdzie między innymi kręcone były sceny do powstającego filmu o Daisy Hochberg von Pless. Film będziemy mogli zobaczyć późną jesienią, a my zapytaliśmy Wałbrzyszan, co wiedzą o księżnej Daisy. Proszę pana, to była arystokratka, małżonka jednego, powiedzmy, z właścicieli Zamku Książ. Proszę pana, no o bogatej przeszłości, dla niektórych elit arystokratycznych, bo wtedy się chyba jeszcze nie mówiło, politycznych, postać kontrowersyjną. Chyba którąś z książąt, panujących w książę, tak? Może panowała w książę, prawda? Była. No, dużo mówić, prowadziła działalność filantropijną, książkę napisała, proszę pana, o właśnie życiu elit w tamtych czasach. Księżna Daisy była jedną z najpiękniejszych kobiet Europy, pochodziła z rodu królewskiego, z angielskiego rodu panującego, była spokrewniona z wieloma rodzinami panującymi w Europie. Tak, wiem, księżną z zamku w Książu. Wiem, że mieszkała w Wałbrzychu, mieszkała w Książu, no a na Kozicach jest jeziorko jej imienia. Proszę pana, ona się przyczyniła właśnie tu na Alei Wyzwolenia do pokrycia rzeki, która się dzisiaj nazywa Pełcznica, z tego względu, że ludność chorowała. No, na jej temat akurat dużo nie. Raczej nie spotkałam się z taką specjalnie literaturą, czy z czymś, aby na jej temat coś konkretnego takiego. Bliżej oczywiście. I była tak, była ciotką Churchilla. No miała dwóch synów. Jeden był w wojsku niemieckim, jeden był w wojsku angielskim. W tej chwili jest kręcony film dokumentalny na temat życia księżnej.
uważam, że jest bardzo ciekawą postacią i zasługuje na to, żeby powstał o niej film, żeby o niej mówiono, żeby kręcono o niej filmy i żeby jak najwięcej turystów przyjeżdżało do Wałbrzycha oglądać przepiękny zamek książ, w którym mieszkała w swoim czasie księżna Daisy. A nie, to jest taki trik, to nie znam się. A tak, to była księżna, tak? W książu? Tak, to słyszeliśmy. Że była dobrą kobietą, że jakoś tam ją wygonili tak z swojego zamku i później mieszkała tutaj w Szczawnie w Wili. Jest pochowana gdzieś tutaj właśnie. No to coś tam wiemy. Została pochowana gdzieś na terenie zamku książeńskiego, gdzie nie wiadomo dokładnie do dzisiejszego dnia, chociaż jej wnuk Bolko jakieś wskazówki podawał, z których bliżej lub dalej można wnioskować, gdzie księżna została pochowana. Ja sądzę, żeby szanowna Daisy von Play żyła, na dzień dzisiejszy to by się zajęła problemem, że w naszym mieście nie ma publicznej toalety z prawdziwego zdarzenia. Niestraszne im oparzenia i spalone włosy, a z zabawy ogniem uczynili prawdziwą sztukę. Mowa o młodych Wałbrzyszanach, którzy tworzą grupę tancerzy ognia Gorgona. W tym roku obchodzą 5-lecie powstania grupy. Ogień to jeden z 4 żywiołów, nieujarzmiony i niebezpieczny, który wśród większości osób budzi strach i trwogę. Są jednak ludzie, którzy się go nie boją, a wręcz przeciwnie, obcują z nim na co dzień i nie chodzi tu o strażaków, lecz młodych ludzi, którzy tworzą grupę tancerzy ognia Gorgona. Grupa Tancerzy Ognia Gorgona powstała 5 lat temu i swoje początki ma na Zamku Książ, na którym właśnie teraz jesteśmy. Najpierw było to bardzo amatorskie, spontaniczne, próbowaliśmy w zasadzie machać jeszcze pojkami z dżinsu, nie wiedzieliśmy, jak się za to zabrać. No a tak później pojechaliśmy na pierwszy turniej ognia i wtedy zaczęło się to bardziej profesjonalnie dziać. Odkryliśmy, poznaliśmy przede wszystkim ludzi z branży, zobaczyliśmy, że można inaczej, no i zaczęliśmy się kształcić, doszkalać. Wszystkiego uczyli się sami wielokrotnie i grając z niebezpieczeństwem. Ja zaczęłam machać ogniem 8 lat temu, wtedy nie było to specjalnie popularne w Polsce i też nie było za bardzo filmów szkoleniowych ani warsztatów. Teraz już jest łatwiej tym młodym ludziom, którzy teraz chcą w to wejść, bo ruch jest tak rozwinięty, że naprawdę w każdym mieście praktycznie jest grupa, od której można się czegoś nauczyć. Kiedyś amatorzy, dziś zawodowcy. Wszystko jednak wymagało czasu i ogromnego poświęcenia. Na pewno już nie popełniamy tych błędów, które popełnialiśmy kiedyś. Jesteśmy na pokazach bardzo skupieni, wiemy co robimy, jesteśmy tego absolutnie pewni. Taniec z ogniem nie jest tylko tańcem z ogniem, ale musimy chodzić na warsztaty z tańca współczesnego, z hip-hopu, żeby się po prostu rozwijać i być coraz lepszym. Treningi, pokazy, występy. Wszystko ma służyć realizacji samego siebie. Jeżeli byśmy byli na tyle popularni, że występowalibyśmy w różnych miastach, bylibyśmy rozpoznawalni, to myślę, że wszyscy czuliby się spełnieni. Występami tancerze chcą pokazać swoje postrzeganie świata, które jest, jak sami twierdzą, inne niż wszystkich. My staramy się po prostu pokazać, że to nie wszystko, co jest proste, jest takie fajne, tylko pokazujemy coś, co innym wydaje się dość głupie albo zbyt trudne. Grupa tancerzy Ognia Gorgona. Jak zagłębimy się choć trochę w mitologię, to przekonamy się, że już samo słowo Gorgona wskazuje, że mamy do czynienia z czymś niebezpiecznym i złym. Tak nazwę interpretują niektórzy członkowie grupy. Inni podchodzą do tego w prostszy sposób. Nazwa wyszła zupełnie spontanicznie, na którymś spotkaniu zastanawialiśmy się, jak nazwać grupę, no i tak jakoś od słowa do słowa, po wielu dyskusjach, czy Ignis, czy nie Ignis, jednak padła Gorgona. Scenariusz swoich występów od początku do końca tworzą sami. Grupa występuje na terenie Dolnego Śląska, m.in. w Wałbrzychu, we Wrocławiu, Wieleniej Górze, Świdnicy i wielu innych miastach. Już po raz kolejny wałbrzyskie hospicjum imienia Jana Pawła II zadbało o dzieci, których rodzice zmarli w hospicjum. Wspólnie spędzony czas i poczucie, że wokół są przyjaciele. To największy prezent, jaki dzieci mogą dostać. Wielu osobom hospicjum kojarzy się tylko z chorobami i śmiercią. W tym miejscu rzeczywiście umierają ludzie, ale przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jakich warunkach i wśród jakich ludzi. Hospicjum imienia Jana Pawła II w Wałbrzychu bardzo często staje się domem dla chorych. Tu, pomimo ludzkich dramatów, panuje domowa, rodzinna atmosfera. Wielokrotnie też prezes hospicjum Henryka Kowalczyk zaznaczała, że pracownicy dbają nie tylko o chorych, ale też o ich rodziny, a w szczególności o sieroty po zmarłych. Słowa potwierdzają czyny i kolejne wspólne spotkanie. Dzieci, które są głównymi bohaterami dzisiejszego spotkania, to są dzieci, które albo odwiedzały tutaj swoich rodziców, kiedy ci byli chorzy pod opieką naszego hospicjum, albo dzieci,
których rodzice byli w domu i hospicjum się nimi opiekowało. Są to w każdym razie dzieci, które zostały przez pacjentów hospicjum osierocone. Dzieci, którymi hospicjum i stowarzyszenie także w tej chwili się zajmuje, w tym sensie, że pomagamy im w różnych sytuacjach życiowych. Prezes Henryka Kowalczyk przypomina, że podopieczni hospicjum to z jednej strony jeszcze dzieci, a z drugiej osoby, które wspierają podejmowane przez hospicjum działania. Też, w tej chwili jest 30 dzieci. Biegnij za Arkę. I się zmienia. Niektórzy po prostu odchodzą od nas, bo albo już na tyle są rodziny wydolne, że sobie radzą ze swoimi problemami, albo po prostu nie chcą dłużej, nie chcą, mają już jakoś tam życie ustabilizowane. A tutaj są dzieci, które przybywają, bo niestety rodzice umierają. Festyn to kolejne wspólne spotkanie. Przypomnijmy, że hospicjum nie zapomniało o dzieciach m.in. w czasie ferii zimowych, podczas których najmłodsi mogli m.in. odwiedzić stado ogierów w Książu. Bardzo jest fajny ten festyn. Wesoło, prezenty, dmuchany zamek. Można skakać, kiełbaski są, popcorn, wata. Mogłyśmy na przykład poskakać, pomalować buzię, zjeść kiełbaski, popcorn, watę cukrową. Dziękujemy za wspaniałą zabawę. Od 24 czerwca do 31 sierpnia zmieni się rozkład jazdy autobusów MPK. Zmiany nastąpią w rozkładach jazdy w dni robocze. Linia A i C zostanie zastąpiona linią D według sobotniego rozkładu jazdy. Linia numer 2 będzie kursować według rozkładu jazdu ważnego w soboty. Na linii numer 4 wprowadzony zostanie specjalny rozkład jazdy. Linia numer 5 ograniczy częstotliwość kursowania. Na liniach numer 10 i 13 zostanie zawieszony kurs szkolny. Z kolei linie numer 17 i 20 nie będą kursować. Starosta Robert Ławski podpisał z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej umowę o współpracy. Współpraca ma być m.in. wymianą doświadczeń między sektorem samorządu lokalnego a środowiskiem akademickim PWSZ. Nie zabraknie też działań związanych z promocją turystyczną powiatu. W planach są prace badawcze, które mają zdiagnozować potrzeby powiatowego rynku turystycznego. Będą też konsultacje dotyczące budowania wizerunku turystycznego powiatu. Z wyników badań będą mogli korzystać zarówno pracownicy Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego, jak i studenci oraz naukowcy. W ramach współpracy będą też organizowane m.in. sesje, sympozja i seminaria naukowe poświęcone turystyce w powiecie. Najlepsze prace badawcze na temat rozwoju gospodarki turystycznej będą promowane przez starostwo. Z kolei w urzędzie studenci będą mogli odbywać praktyki i staże. Na koniec jeszcze jedna informacja. Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych jako jedyny reprezentant naszego kraju otrzymał zaproszenie do udziału w międzynarodowych warsztatach folklorystycznych i festiwalu folklorystycznym odbywających się we Francji. To pierwsza tegoroczna artystyczna podróż zespołu i bardzo duże wyróżnienie. Zespół wyjechał 8 czerwca, natomiast powrót planowany jest na 14 czerwca. Do Francji pojechali zakwalifikowani członkowie grupy reprezentującej zespół oraz 9 tancerzy rekrutujących się z grup młodszych. Łącznie 35 osób, w tym opiekunowie artystyczni i kadra instruktorska. Celem projektu jest przybliżenie wychowankom zespołu wiedzy na temat dziedzictwa narodowego Polski i krajów, które będą uczestniczyć w zaplanowanych warsztatach. Zainteresowania tańcem, śpiewem i muzyką są rozwijane i realizowane podczas bieżących zajęć programowych w ciągu całego roku szkolnego. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury jest również ważnym elementem promocji kultury naszego regionu, Wałbrzycha i Dolnego Śląska. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17:15. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.